zobaczą. Katar jest już tak troszeczkę. Jestem zakatarzona. No, a tu zima. A tu biedna wrona. Siedzi na drzewie. Świnka chrumcze w chlewie. W Uniwersamie byłam, proszę Państwa. Tu tramwaj staje. Jedzie też prawie. Zaraz zobaczymy, czy to jest dziewiątka. Pewnie z Uniwersamu. Jedzie, proszę Państwa, w Uniwersamie do tej kobiety. Taka jakaś Żydówka chyba. Mówię, że ta noga, ja chcę ćwiartki z kurczaka, od kurczaka, a ona mi daje od krowy, czy od świni. No, świni. Ja mówię, taka noga to za duża, mówię, tu może gdzieś krowy. To nie, raczej krowy nie chodzą. A ona mówi, rozładowując sytuację, że świnki chodzą. Ja mówię, o, u Mareczka na Igańskiej chodzą świnki. Także proszę Państwa, Radio Koncita, komentarze. Zawsze jak wybudują taki uniwersam, to mamy co mówić, co komentować. Także no, Mareczkowi uniwersam bardzo się nie podobał, bo sklep mały, a on przyzwyczajony do takich sklepów dużych. Jak są duże sklepy, to jest dużo, prawda? No, dużo i tanio. A tutaj te ceny takie chytre, tylko konserwy są tanie, proszę Państwa. No ale Mareczek powiedział, że on konserw nie będzie jadł, bo są rakotwórcze, bo to metal, bo to utlenianie. Ja mówię, nie, utlenianie, jak są zamknięte szczelnie czy bezszczelnie, to one nie są rakotwórcze, ale dopiero potem, jak się je otworzy i długo będzie leżało. Także, proszę Państwa, wieje, leje, zimna.